Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Z tej strony jak? Kto? No Chris Rolnik opowiada, KRO. No i tak, kręci się. Póki to kręci się, no to ciśniemy. Próbowałem ukryć Butterfly'a. Tak, gdzieś tam mam krótki film nagrany, ale z drugiej strony nie chciałby go wziąć, nie idzie. Cały czas staje złomą krasem na siczkarni i tylko co chwilę chodzę, wyciągam. No, jesteśmy tutaj na powierzchni 2,664. 2,64. Jest tu posiany kwazar. Wziąłem go dwie chyba jednostki. Posiałem tutaj jedną. Tak coś kojarzę. Troszkę syfku wpada do zbiornika, ale ja się tym nie przejmuję, bo tu chodzi o wilgotność, zanieczyszczenia. Gdzieś było tam Striker 2,5 czy 2,4. Nie ma co. Patrzę sobie tutaj, jak sobie wyjadę. Z tej strony ciut jest słabszy, z tamtej jest lepszy. Wysypałem gdzieś około 3 tony. No coś miałem w zbiorniku właśnie z tego Butterfly'a. No niedużo, 200 kilo tu. Obok na działce kosiłem z 500. Mówię, no nie, no nie da się. Wjechałem na kwazara, idzie. No i co wam mogę powiedzieć? Jestem tutaj mega zadowolony, jeśli chodzi o tego kwazara. Już tam gdzieś na tym krótkim moim filmie relacji. No naprawdę. No jest piękny. Tu już tak myszy go nie przetrzepały. I on tutaj od strony kukurydzy jest tam tak bardziej glinkowato. Tu jest taka troszkę na tej półce lżejsza ziemia. Ale to niewiele się różni. No i naprawdę do zbiornika się sypie ekstra. Wiatr tylko 700 ze względu, że jest suchy. Doplewiacz popuszczony, o macie po myszce. Ale to jest naprawdę takich tutaj tych dołków, to jest taki dopiero pierwszy większy, a tak to praktycznie niezauważalne, bo zapuścił to i praktycznie śladu po tym nie ma. No, z tej strony na jedynce sobie jadę 10 na zegarze, z tamtej strony 8. No nie przerobi. Taki nawalny. No i teraz jadę, które? Wrocze się postrugałem, tu. 70% to będzie 2,5 tony. No to 70% będzie chyba, aniżeli dojadę do końca. I nie wiem, czy objadę dookoła. Nie chciałbym gonić Corneli po polu, bo się już ładnie sobie ustawiła. Ale raczej nie objadę. Wyjdzie sypanie z tamtej strony. Tak mi się to przynajmniej widzi. No, ochrona była dziad, jak wszędzie. Czy dziad? Ja uważam, że to jest taki, może nie tani pakiet, ale naprawdę dobry. Prochloras, litr. Tu poszedł jeszcze difekonazol. Chyba tylko 0,4 albo 0,3. No i chyba do tego te pokonazor powtórzyłem po wiosennej aplikacji. No i ja tutaj nie widzę jakichś wielkich chorób na nim. Nie wysypał się ani nic. Fajny. Naprawdę. Ma tutaj moc w sobie, potencjał ta odmiana. Nawet tutaj wyległ, a nie jest wysoki. Boję się pomyśleć, co byłoby dalej. Może nie uda się. Jadę tam, będzie stówka. Chciał będzie się gonić na drugą stronę i tak będziemy jeździć. Potem pojechałbym tam, bym wrócił. No ciężko mi to określić.
No, ale z rzepaką jak się kurzy, to znaczy, że jest dojrzały. Z butterfly'a się nie kurzy w żaden sposób. Jakiś taki ten butterfly naprawdę jest nie do... O! 70%. No to idealnie, no to 2,5 tony. Czyli już tu nakosiłem około 5,5 tony. A jeszcze mi zostało, ho, ho, ho. No nie chcę nic mówić, ale to chyba wychodzi, że wiadomo, obwód jest największy. Ale będzie gdzieś tu wychodził ponad 4 tony. Strach pomyśleć, żebym te 2-3 tygodnie był bez opadu. Co by się tutaj stało? Jakby ten opad był. Bo on miał tak napakowanych łuszczyn było. No i niestety odrzucił. Niestety odrzucił. Ja sobie podjeżdżam do wysypu, niech on się tam trzepie. Tym razem Kubota. Słynny różowy plecak. Gdzieś wielokrotnie był. Był gdzieś z nami. Na jakichś wycieczkach, nie wycieczkach. Dobra, obroty, nie sypiemy w biegu, moim zdaniem tam no to nie jest tak przystosowane, żeby ten moment załączenia. No i wysypujemy sobie i tak to wygląda na przyczepie, wygląda czysty, tam jeszcze był trochę tego butterfly'a, bo mi się zapchał, no to wiadomo, tam na tych klawiszach było dużo tego, to tamto i no, obrot tam 750 odpuściłem, no bo łupi się, no bo suchy, no ja już nawet nie sprawdzam, ale nie ma więcej chyba niż 6%. Nawet dobrze byłoby to podtrzymać dzisiaj znowu przez noc i trochę tam zawsze pod tą prędeką się trochę wiecie, uparzy. No, tu jeszcze jeden zbiornik i wyjazd. Jeszcze te 70% i no i tak to wygląda, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. Moim zdaniem czyściutki, oj, oj, moim zdaniem czyściutki. Zawsze czekam z tą rurą, wiem, że tam żadnych słupów nie ma, drzew nie ma, to sobie zawsze czekam, nie zwijam się od razu. Dobra. I cofnę sobie pod do tyłu ładnie. No i dobra. Jakieś tam średnie obroty silnika. Cały czas mówię, że muszę sobie zrobić tutaj te. I tylko mówię o tym. No to wjeżdżamy od tej lepszej strony. Wjeżdżamy od tej lepszej strony. Już też jest troszkę takiego szutru na tej górce, ale nie odbiega niczym to, czy to shooter, nie shooter, naprawdę. Zobaczcie sobie, mam nadzieję, że coś tam w miarę ta kamera ustawiona. Odcinek dosyć fajny, chyba 200 parę metrów, 270 z tego co pamiętam, coś takiego, albo 300 chyba, żeby w panice nie wcisnąć. No, do zbiornika leci, leci. No i tutaj już trzeba zwalniać na 8, bo no jest masakra. Nie spodziewałem się właśnie po liniówce, że poradził sobie z tym zimnem tutaj kapitalnie. No i tu przede wszystkim zaznaczę, bo nie wiem jak tam to moja bateria, bo już to widziałem 30 parę procent. Zaznaczę, że tu rzepaku nie było od groma lat. Minimum 15, może gdzieś tam jakaś gorczyca się zdarzała na te międzyplony gdzieś pod buraki, ale to tam sporadycznie ona po prostu wchodziła, ja ją chyba raz tutaj posiałem. Także tutaj jeśli chodzi o choroby gdzieś tam w postaci, że albo samosiewy tych rzepaków, ani coś, no to nic tu nie wchodzi w grę. Po prostu sam czysty kwazar. No i zobaczcie, 8, nie pojadę szybciej, aż ślimak nie nadąża odbierać tego rzepaku.
jakby było od dołu, tak był, ile on tego odrzucił, tych kwiatków, tych łuszczyn, bo zasychało, pozamierało. Boję się pomyśleć. To był chyba był rekord w gospodarstwie, ale i tak będzie chyba rekord. Tam zobaczymy, pojedzie transport, to będzie można odjąć no maksymalnie 3,2 tony. No więcej nie miałem tam, bo mówię, tam dosłownie był pasek, no i tu objechałem dookoła i coś mi się wydaje, że koło czwórki to się zakręci jak byk. Patrząc po nim, że Stryker wyszedł 3,3, to mi tak nie stało, to co jeździłem przy Strykerze 11-12, na spokojnie leciałem, a tu nie ma takiej możliwości. Także już mogę powiedzieć, że trzeba szukać kwazara, bo jak on się z taką wiosną poradził, gdzie się na niego źle to wszystko ułożyło i on jeszcze tak potrafi zaplonować, to tu jest potencjał. Jednak co jak co, ale ta kukurydza też jest bardzo dobrym tutaj przerywnikiem, u mnie przynajmniej będzie między tymi rzepakami. Troszkę tej próchnicy, troszkę inna strategia. Przede wszystkim masa tej słomy, którą kukurydza daje. No już się ładnie kurzy ścieczkarnie. Masa słomy, którą kukurydza nam tutaj daje, jest no jest kapitalnie, tak? Jeśli właśnie chodzi o tej kukurydzy. Wiadomo, azot, fosfor, potas. Wszystko wraca, bo ja zbieram na ziarno. Także jak najbardziej jest to moim zdaniem. Też jest taka dosyć fajna już warstwa orna, około 25-6 cm. I tutaj dopiero gdzieś ta martwica jest. No to zawsze były buraki, tak? No bo to w miarę był fajny kawałek na te buraki. No, zawsze też sobie lepiej radziły, ale to też nie był dobry pomysł, bo one tu co 3 lata wracały, także te pole też w jakiś sposób było zmordowane. No po tej burakach ta kukurydza to była porażka, no bo ona usypała ledwo co 8 ton. Pszenica też nie sypała jakoś tam super, wyszło chyba 6. Ale to gdzieś z mojej winy, bo ja się broną aktywną uprawiłem, potem drugi raz przysiałem, zrobiłem proszek z tej ziemi i też siewnik stopkowy, on sobie po prostu nie poradził z tą masą, z tym wszystkim, które gdzieś tam jeszcze te pazury wyciągały. To była droga przez mękę. Ja po prostu marzyłem, mówię, niech mi się uda kupić to na tym redlicy talerzowej, ten siewnik, mówię, bo to bez sensu, no. To było bez sensu. No i powiem wam, gdzieś tam kolega do mnie dzwonił i mówił, że na skupie licho, mówił, jak tamtym roku mnogo, już nie będę tu podawał wartości, ale od groma, kilka tysięcy ton, no w tym roku zaledwie jakąś część tego i mówią, że są w połowie żniw. Tutaj sąsiad u nas ze wsi to już skończył, rzucił się w pszenicę. Poszedł mu ten rzepak, inny sprzęt, inne wszystko. Ma już go tam 10 lat, także tutaj, no wiadomo, ja tu się równał nie będę, chociażby ze względu na ten header, bo może Mega ma przerób, to nie jest tak, że ona nie ma tego przerobu, ale no inny kombajn, tak, no już z innej epoki, moim zdaniem bardzo dobra, udana seria New Hollanda, naprawdę, gdzie bym tam nie był, to gro chwali tą serię CSX-a i no a ja będę chwalił serię Megę, no bo na razie ją mam, no i tak sobie to wygląda. Tak sobie wygląda. No i sobie ładnie tutaj kosimy. No i dzisiaj zostawiam Butterfly'a na deszcz. Nie ma możliwości, żeby go ugryźć. Ja nie będę się z dziadem męczył. Jest ubezpieczony. Jak coś przejdzie, musi na niego deszcz spaść, nie ma takiej możliwości. Widzę, co on tu wyprawia na ślimaku. Widzę, co on tutaj wyprawia. Mój felerny sup. Gdzieś wam wspominałem, że mieli go zabrać. Ale jak widzicie, jeszcze sup jest. Jeszcze sup jest. Ej. Im dalej od niego, tym lepiej, bo to jest naprawdę początek żniw.
no rzepak jak tu zostanie, to mi zostanie dosłownie około 5,5 hektara tego butterfly'a, tak na moje oko, z tego co sypał. No ja tam nie liczę na więcej niż 2,5 tony. Także to co nadgonił Striker, to co nadgoni Quasar, to po prostu ten w tym butterfly'u będzie chyba źle. Mam takie dziwne przeczucie. Ale on jeszcze ma i zielony spód i jeszcze widziałem, że jeszcze po przecinkach jeszcze są te zielone łuszczyny, także jeszcze trzeba dać czasu, no. Także dzisiaj fajrant rzepaczany, miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych tutaj niespodzianek. Oj, sprawdzałem, czy kamerka nagrywa. Oby bez niespodzianek, jeśli chodzi o jakieś przygody. No ja sobie tutaj, gdzie jedziesz, Krisu? Ja sobie tutaj pięknie pomanewruję, coś zjem, wypiję kawę. No i co? No i tak to wyglądałoby tutaj, jeśli chodzi o rzepaki. No, jak coś się nie da, no nie warto się rwać, no. Jak przy takim dziedzie, jak się jedzie i on jest niziutki tam metr, no i sieczkarnia staje, no to znaczy, że to jeszcze nie jest to. To znaczy, że jeszcze nie jest to. Zobaczcie, tu sobie już dychę można gonić i obroty 750 na bębnie, no i tam ja nie widzę, żeby on coś tutaj chrupał. Także żeby wyszło ładnie, to musiałoby być 10 ton z tego kawałka, żeby wyszła czwórka. No ja sobie tego życzę, bo to był zwariowany rok dla nas wszystkich, te zimno, to wszystko. Sam podjąłem kilka błędnych decyzji. Podjąłem je w pszenicy akurat, przy rzepaku, przy kukurydzy, chyba się nie pomyliłem. No i to na moje szczęście widać w plonie. No ja tu będę z niego na pewno zadowolony i teraz czas dzwonić po handlowcach i go zamawiać, bo naprawdę warto na niego postawić według mojej oceny. Przypominam, nawożenie azotowe 150 kg w czystym, tyle gdzieś to wyszło, około 150 kg. Uznałem, że nawożę na 3 tony, a jak będzie rok sprzyjający, to na więcej. No i nie był sprzyjający, ale widać, że jest potencjał w tej odmianie. Jest to nowość, właśnie chyba w tamtym roku ją wypuścili, no i gdzieś tam z czystej ciekawości, a weź, no i mówię, dobra, no to no. Tyle lat na Strikerze jechałem, mówię, może on jest dobry, a mówię, może coś lepszego jest? Może coś lepszego jest? Obrotem się wraca to. Ja sobie sprawdzam, mam powrót zawsze otwarty i w ten sposób ustawiam sobie sita. Bo od razu widzę, czy powrotem wraca mi rzepak. Jak mi wraca rzepak, to znaczy, że są za ciasno. To jest taki mój sposób na ustawianie tego kombajnu do rzepaku. Mam tam poznaczone sobie punkty. Bo to już to parę lat, no i tam gdzieś ten punkt wyjściowy i w zależności jak jest, tak, dojrzały, jak jest już taki naprawdę dojrzały, to te sita można śmiało otwierać i jest pięknie. No górne mam chyba otwarte na około 6 mm. Nawet nie wiem, czy delikatnie ich jeszcze nie otworzy, bo powrotem mało co wraca. Żeby jak najwięcej tego, on tu nie jest zarośnięta ani nic, żeby jak najwięcej tego rzepaku złapać, tak? Coś nie domuciło, czy to żeby do mnie wrócił. Takie jest moje spostrzeżenie, jeśli chodzi o ustawienie tego kombajnu na rzepak. Tak, wspominałem, wiatr 700. Jak jest rzepak dojrzały, więcej nie trzeba. A jak się sypie syf, to znaczy, że jeszcze to nie jest ten moment. No i tym miłym akcentem, bo troszkę jestem tutaj też, wiecie, o, zmęczony, bo to gdzieś do nocy, gdzieś coś tam, jakieś tam serwisy, pozaglądać, popatrzeć. Także tym miłym akcentem chciałbym wam tutaj
zakończyć ten film. No i pozdrawiam wszystkich. No i do usłyszenia najprawdopodobniej, jeśli wszystko będzie grało, to widzimy się w pszenicy. Cześć, czołem.